Cześć, Jarek Łuczak, firma Abarth Wrocław. Dziś z pozoru niegroźnie wyglądające Audi A6 Avant, a tak naprawdę torpeda. Audi RS6 Plus, stuningowane na 580 koni, oczywiście z instalacją gazową. Zapraszam do oglądania. Druga sztuka spośród limitowanej serii 999 wyprodukowanych Audi RS6 trafiło do nas na montaż instalacji gazowej. Drugi raz w życiu mam przyjemność zakładania instalacji gazowej do tego typu silnika. Pierwszy był 10 lat temu jeszcze w Niemczech w Zeitlern. Dzisiaj mamy przyjemność przedstawić Wam efekt naszej pracy przy szczególnym samochodzie, ponieważ 580 koni to jest naprawdę potwór. Dodatkowo w aucie została zmieniona skrzynia biegów z seryjnego automatu na manual sześciobiegowy. Jedynka jest tak krótka, że nawet nie zauważam, kiedy muszę wrzucać dwójkę. Dwójka dochodzę do 100, a później zaczyna się dopiero zabawa. RS6, 580 koni i instalacja gazowa. Można powiedzieć KME, ponieważ sterownik, czyli mózg całej operacji, to KME. Reduktory czeskiej firmy HR Plin, dwie sztuki. Wtryskiwacze schowane gdzieś tam pod spodem firmy AC typu W031 BFC. I znalazło się jeszcze miejsce dla firmy BRC, która robi bardzo dobre instalacje gazowe, ale klient w tym wypadku wybrał KME. A filtry gazu są naprawdę doskonałe firmy BRC i zastosowaliśmy je dla uzupełnienia całego miksta. Wrażenia z jazdy niesamowite, ale i oszczędności niesamowite, ponieważ na 80 km jazd testowych, jakie wykonaliśmy w ostatnich 3 dniach, spaliliśmy 30 litrów gazu. No, jeździliśmy trochę szybciej niż przepisy pozwalają, ale po cichutku. Nikt tego nie widział, nikt nie zarejestrował, mam nadzieję. I 80 km jazd, 30 litrów gazu zatankowane. Gdyby nim jeździć normalnie, no to wiadomo, że można się zmieścić i w 15 litrach, ale wtedy trzeba jeździć strasznie po emerycku. A jeżdżąc normalnie, to jest spokojnie 20-25 litrów niewyjęte. A jak się będzie jeździło tak jak my dzisiaj, to i 30 benzyny również weźmie. Patrząc średnio, 20 litrów to jest 100 zł za każde 100 km. Gazu będzie paliła 24. To będzie połowa tej kwoty i zawsze na każdym 1000 km zaoszczędzimy około 5000 zł. Nie, 500 zł, a na 10 tysiącach km zaoszczędzimy 5000 zł. Duża oszczędność i duża frajda. Duży silnik, znany praktycznie tylko i wyłącznie z tego sportowego modelu RS6. Nigdzie więcej nie był montowany w takiej konfiguracji jak tutaj. A już na pewno nigdzie nie był montowany ze skrzynią manualną, którą mamy teraz do czynienia. Tak brzmi na gazie RS6 Plus 580 koni. Każdy egzemplarz z wyprodukowanych RS6 Plus był sygnowany takim oto znaczkiem przy dźwigni zmiany biegów, ale tutaj niestety musiało to tymczasowo wylecieć, ponieważ miało zbyt wąski otwór na dźwignię zmiany biegów i żeby zmienić manuala, trzeba było zmienić niestety też ten ładny kewlarowy element. Teraz jest już manual, reszta pozostała, powiedzmy, prawie niezmieniona. Czarna, stylowa i groźna podsufitka. Bardzo ładnie wykończone wnętrze
i bardzo ładnie zachowane wnętrze, bardzo dalej komfortowe i można powiedzieć czuć tutaj wyczyn. Deska rozdzielcza, jak przystało na rok 2004, w którym zostało wyprodukowane to cudo. Analogowa. Tutaj jedynie zmieniła się chyba nawigacja, bo jeszcze w tamtych latach takiej nie było. Nadal serce bije mi szybko po ostatnich jazdach próbnych, jakie dzisiaj dokonaliśmy, bo naprawdę mega przyjemność jazdy takim samochodem, a teraz jeszcze mega tanio. Czy opłaca się założyć instalację gazową do takiego samochodu? Sami się przekonajcie o tym po wypełnieniu formularza na naszej stronie internetowej, dzięki któremu dowiecie się, ile kosztuje instalacja gazowa do Waszego samochodu i jednocześnie sprawdzicie, jak szybko Wam się ta instalacja gazowa zwróci. Ta instalacja powinna zwrócić się po kilkunastu tysiącach kilometrów jazdy na gazie. W schowku po lewej stronie zamontowaliśmy przełącznik benzyna-gaz, który przy wyłączonym silniku jest zupełnie ciemny. Po rozruchu zaczyna mrugać diodami, pokazując, że jest w trakcie oczekiwania na temperaturę silnika, a po jej osiągnięciu przełącza na zasilanie gazowe, przestaje mrugać i 5 diod po prawej stronie pokazuje nam stopień napełnienia zbiornika gazowego, który został zamontowany w miejscu koła zapasowego. Zbiornik gazu został zamontowany w miejscu po kole zapasowym, można by tak rzec, aczkolwiek w tym miejscu był akumulator rozruchowy, który został przeniesiony w inne miejsce, a na jego ślad pozostał już tylko przewód plusowy, przedłużony przez nas i podłączony w nowym miejscu, a w miejsce akumulatora i koła zapasowego zmieściliśmy zbiornik gazu o pojemności 70 litrów brutto, który umożliwia zatankowanie prawie 60 litrów gazu, co przy spalaniu, nie wiem jakim średnim powiedzieć, ale powiedzmy, że 20 litrów powinno starczyć nam na 300 km, a jedąc grzecznie dojedziemy na nim z Wrocławia do Warszawy, ale pewnie trudno będzie nam się oprzeć pokusie, by wykorzystać w pełni moc i frajdę, jaką daje ten samochód. Ale później możemy sobie spokojnie zatankować gazu po takiej przejażdżce za pośrednictwem wlewu gazu, który znajduje się pod klapką wlewu benzyny. Jest to pełny wlew. Nie potrzebujemy do zatankowania gazu żadnych dodatkowych przejściówek. Po prostu podłączamy tutaj pistolet. Wszystkich tych, którzy chcieliby kupić sobie takie Audi, spieszcie się. Wyprodukowano ich tylko 999. Z tego jeden już został zagazowany przez nas. Drugi, którego robiliśmy 10 lat temu, był zwykłym RS6. Jak już kupicie takie auto, oczywiście zapraszam do nas na montaż instalacji gazowej, żeby nie zżar Was z kopytami. A jak już macie takie Audi albo inne z gazem bądź bez gazu, zapraszam do nas na serwis, naprawy, przeglądy swoich samochodów i instalacji gazowych. A jeżeli spodobał Wam się film, kciuk w górę i zapraszam na nasz kanał częściej, oczywiście z subskrypcją, byście byli na bieżąco w temacie alternatywnych źródeł zasilania samochodów, w szczególności jeżeli chodzi o samochodowe instalacje gazowe, w których specjalizujemy się od 25 lat.